Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj Was witam bardzo serdecznie w holu lumpeksowym. No i będzie to hol taki bardzo duży, ale będzie podzielony na dwie części. I to jest tak zwany mega hol do naszego nowego sklepu w Wieliczce i internetowego sklepu. Ale też są tu rzeczy dla mnie, także to jest taki mieszany hol. Jest to pierwszy hol, który tak zrobiłyśmy typowo. W tym przypadku nawet w większości ja zrobiłam typowo właśnie do sklepu. No i zawsze, wiecie, coś tam wpadnie, czy mnie, czy dla moich przyjaciółek, które mają u mnie tam jakiś taki koleżeński rabacik. Także pokażę Wam dzisiaj te rzeczy. Pokażę Wam je, tak jak mówię, w dwóch częściach. Za kilka dni będzie druga. Dzisiaj będzie ta część, w której pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w Wadowicach. Także zapraszam Was już bardzo serdecznie i przechodzimy do konkretów. No i moi drodzy, oczywiście bardzo Was proszę o subskrybowanie mojego kanału, bo bez tego, bez Was, bez tych subskrypcji nie ma rozwoju. Także serdecznie Was proszę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli chcecie, żeby filmy nadal powstawały i biznes się kręcił, no to zasubskrybujcie i polubcie filmik. Dziękuję bardzo. No i tak jak mówię, z Wadowic, ze sklepu I Love tym razem i była wyprzedaż 50%, więc nie jakaś super, super wyprzedaż, ale i tak były rzeczy tanio dosyć i kupiłam naprawdę super rzeczy, słuchajcie. Zacznę od tych butów, które mam na sobie. Zobaczcie, te. Samsoe and Samsoe, więc super, super firma, 100% skóra. I co mi się w tych butach, słuchajcie, podoba, to, że są na takiej grubej podeszwie, na takiej ryflowanej jakby tu podeszwie, są całe białe. Ja bardzo chciałam mieć białe sneakery bez żadnych znaczków, bo mam takie tenisówki, co widzieliście, Lacoste na lato, ale one są w środku płócienne, no i to się już nadaje stricte na lato. Natomiast te są takie, że właśnie fajne będą już w jesieni, są takie trochę mocniejsze w budowie, więc nawet jakby padało, to super. No i są bardzo też wygodne. Skórka też jest w środku, co dla mnie osobiście jest mega ważne, bo ja nie lubię, jak mi się te stopy tam zaparzają i te wszystkie sztuczne materiały też oddziaływują na moje stopy. Ja wolę, jak Adidasy są skórzane w środku. No i te są, więc super. Trochę mają różowe sznurówki, pewnie ktoś wyprał te sznurówki z czymś czerwonym, ale wybielę je. Na razie są niewybielone. No i zobaczcie tam przebitkę właśnie, jak sobie chodzę. Jeszcze z taką torbą, którą Wam zaraz szczegółowo pokażę. Do wszystkiego, do jeansów będą super wyglądać, do spodni takich sportowych, do sukienek takich bardziej sportowym charakterze też i do spódnic. Widzicie, do tej spódnicy moim zdaniem też fajnie się prezentują. Są takie przyciężkie, a ta spódnica jest w takim kroju bardziej nowoczesnym, takim luźnym, oversize'owym, więc spoko. Tą spódnicę już znacie. Kochani, zobaczcie sobie, jeszcze tam zrobiłam przebitki przed lustrem w garderobie, w takiej sukience z wiskozy zapinanej w takie paseczki wąskie, białe i też moim zdaniem bardzo, bardzo uroczo to wygląda do tej sukienki. Ona jest krótsza, więc te buty może są bardziej tam uwidocznione. Ale w każdym razie całkiem, całkiem fajny zakup. I słuchajcie, te buty były wycenione na 45 zł, więc ja za nie dałam około 20 zł. Tak, 20 chyba... 2 złote, coś w tym rodzaju, na 50%. Także, tadam, super rzecz. Pokażę Wam w ogóle na początku buty, ogólnie. Drugie buty to są takie i też Wam się pokażę w tej samej stylówie mojej dzisiejszej, z takimi butkami, nowe, zobaczcie, 37, Dinsko, więc też marka skandynawska, 37, nowe z metką. Słuchajcie, tu jest jeszcze nawet cena 45 euro. Za te butki i one są z naturalnego zamszu, takie bardzo, bardzo, zobaczcie, takie jakby ciżemki, takie balerino ciżemki. Ja bym powiedziała, że to są właśnie takie ciżmy typowe. W fajnym stanie, w ogóle nie są, no, jak widać, metka nawet nie jest brudna od spodu. No i tutaj jest napisane, że prócz podeszwy wszystko jest skóra. O, tu są takie metki z taką złotą naklejką. Bardzo zgrabnie wyglądają na stopie, są bardzo wygodne. Naprawdę te buty to są praktycznie jak kapcie. Wiadomo, na deszcz w jesieni się nie nadadzą, ale na takie normalne, suche dni, jak na przykład jest dzisiaj, albo jak będzie wiele pewnie we wrześniu jeszcze słonecznych, fajnych dni, no to będą ekstra, po prostu bardzo uniwersalne. I za te buty zapłaciłam niewiele, bo one były wycenione na 24 zł, a ja za nie zapłaciłam 12, więc w ogóle mega. Nie wiem, czemu tak tanio wycenione. Nie wiem, może taki jakiś krój, który się nie kojarzy z jakimiś takimi modowymi rzeczami, no ale to jednak skóra i naprawdę świetna jakość. No i teraz będą dwie pary butów do sklepu.
Także patrzcie, bo może to jest coś dla kogoś z Was. To są takie vintage buty, ale przepiękne. Balschmidt marka, zobaczcie. W środku są takie złote wkładeczki. To jest 39,5. Całe ze skóry, one są skórzane i pod spodem, i tutaj. I zobaczcie, mają w ogóle niezniszczone obcasy. No, tak naprawdę one wyglądają jak nowe. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wad w tych butach. No i co jest zachwycające, są zamszowe, zamszowa skóra i są takie muzyczne znaki, zobaczcie. Klucz wiolinowy, klucz basowy, właściwie to klucz wiolinowy i klucz basowy, de facto, nic więcej. Czyli takie naprawdę buty dla muzyka, nawet na koncert by się nadały. Jeżeli komuś, kto lubi muzykę, spasują, to są przepiękne, są bardzo wyjątkowe. No i będą już niedługo dostępne u nas w sklepie. No to jest naprawdę bardzo wysoka jakość, bardzo dobra firma, więc no na pewno te buciki będą warte swej ceny. I no jestem nimi tak zachwycona, powiem Wam, szkoda, że nie mój rozmiar, ale wszystkiego nie można mieć. Za to będą zdobiły sklep i uszczęśliwią kogoś, bo uważam, że po prostu są przepiękne. I zobaczcie, taki delikatny obcasik, bardzo zgrabne na nodze, bo one mają super krój. Także jestem zachwycona. Aha! No i one kosztowały też około 20 zł. Tak, one były chyba z 40 przecenione na 20, dokładnie. Kolejne przepiękne buty. Słuchajcie, ja nie wiem, miałam takie szczęście. Też cała skóra, zobaczcie, i to praktycznie też nie jest niezniszczone. Tu skórzane, całość butów jest ze skóry, oprócz pewnie tego fleka tutaj. I one są granatowo-białe w formie takich mokasynów, bardzo eleganckich. I to jest firma, słuchajcie, Baleani Ascanio by F. Young. O, tak wyglądają. Są naprawdę piękne, po prostu piękne, no. Ja naprawdę czasem tak żałuję, że jakieś buty nie są na mój rozmiar, ale przynajmniej teraz mogłam je kupić. Jestem szczęśliwa, bo mogłam je kupić i mogę je udostępnić komuś, kto będzie po prostu wyglądał jak milion dolarów, bo to są buty naprawdę z bardzo wysokiej półki. No i prześliczne są, po prostu prześliczne. Ten styl, oczywiście jeżeli ktoś lubi taki styl, taki klasyczny właśnie, to jest taki styl old money, jak to ostatnio w moim filmiku mówiłam. No i cena była bardzo podobna, one nawet chyba 38 zł, więc tam coś zapłaciłam 16 zł za te 19 chyba. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą stamtąd Wam pokażę, to torba. No rewelacyjna po prostu torba z Zary. Skóra 100%, zobaczcie. Była wyceniona na 55 zł, ale tą torbę kupiłam za pół ceny, czyli 27,5. No jest świetna, naprawdę jest w idealnym stanie. Tu jest gdzieś zadrapanie z tej strony, delikatne, ale ja sobie to przypastuję na czarno. Mam nawet farbę do skóry. Bardzo ładnie wykończona w środku ta torba, wielka, wielgachna, ale ja do szkoły, czy na zajęcia dodatkowe, czy do teatru, nawet na jakieś kostiumy, kosmetyki, potrzebuję takie właśnie wielkie torby, bo naprawdę czasem mam dużo rzeczy do przeniesienia, no i to jest elegancka torba, słuchajcie. Zobaczcie tam stylówkę, właśnie jak się przechadzałam w tej spódnicy. No naprawdę jestem mega zachwycona, wszystko działa, zamki i w ogóle naprawdę nie jest, patrzcie, nawet na tych rogach tu nie jest zniszczona, jest to widać troszeczkę używana po prostu, także naprawdę mega, mega zakup według mnie. Niestety to nie jest zakup do sklepu, ale mam fajne torebki, już następnym razem Wam pokażę torebki do sklepu, skórzane, piękne. A ta jest dla mnie, bo ja właśnie tak jak mówię, duże torby są u mnie na wagę złota. Ok, no to było to i teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, zobaczcie, taki przepiękny kardyganik, różowy. Zobaczycie tam stylówkę. Day by Birger i Mikkelsen. Oczywiście, że moja ulubiona, jedna z moich ulubionych marek luksusowych, skandynawskich. I to jest, moi drodzy, to jest XS, bawełna i włókno metaliczne. Bardzo cieniutka, przyjemna bawełna i to jest takie lekko sztywne, ale naprawdę detale tego swetra zachwycają. Mają takie lekko szerokie rękawy, cały jest ażurowy i zobaczcie na to, jak to jest wykończone. Tu są takie
haftki jakby do zapinania i tu są jeszcze koraliki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mam nadzieję. I od tej strony mamy guziczki z masy perłowej. No po prostu to jest boskie. I w ogóle nic nie zniszczone. I to naprawdę kosztowało grosze, bo chyba 7 zł za to zapłaciłam. I to jest rzecz, którą zostawiam sobie, bo ona mi pasuje idealnie do tej sukienki takiej, wiecie, bladoróżowej, projektanckiej, którą już widzieliście. Tak, kochani, została jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam dla mojego brata, bo on jest fanem wszelkich Star Wars, Star Trek, podobnie jak ja. Ale akurat trafiłam na bluzę męską i to jest bluza H&M-u z Mandalorianem. I jest naprawdę w ekstra, ekstra stanie. Zobaczcie tam zdjęcie mojego brata, jak jest w tej bluzie już i samej bluzy. W świetnym stanie bluza, jak nowa praktycznie. Rozmiar M męskie. No i za tą bluzę zapłaciłam 11 zł, tak. Za tą bluzę dam 11 zł. Uważam, że super zakup. Oczywiście to był prezent dla mojego brata, no bo rodzina, wiadomo. No i ostatnia rzecz w dzisiejszym holu to będzie bluzka Noa z bawełny, cieniutkiej, pięknej bawełny, słuchajcie, 36, ale już ją pokazywałam nawet w live'ie i to jest taka bluzka, zobaczcie, jak przepięknie wykonana. Z takimi zaszeweczkami, no naprawdę to jest majstersztyk i ona jest w takim bardzo bladoróżowym kolorze i jest taka, to nie była biała, bo guziczki z tyłu są też takie w takim kolorze, wszystko jest fajnie dobrane i nitki są też bladoróżowe, więc to nie jest zafarbowane, tylko to jest taki blady róż. Zobaczcie na to, jak to jest wykonane. Ja się oczywiście Wam w tym pokażę i patrzcie, jakie piękne są te zaszeweczki. Naprawdę to jest śliczna robota. I guziczki są też oblekane taką jakby, takim jakby tiulem. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jak nie, to tam wkleję zdjęcia Wam, żebyście zobaczyli bardziej szczegółowo. No, na przykład może to pasować super do, na wierzch do tego sweterka. I tutaj spódniczka i na wierzch jako ocieplenie ten sweterek. Ładny szal jeszcze może być i jest ekstra zestaw. Taka szafa kapsułowa się pomału robi. Zmierzam do tego programu już niedługo, ale musicie mi trochę dać czasu, bo teraz urządzam sklep, a to jest naprawdę karuzela, dosłownie karuzela. Aha, i to też kosztowało około 7 zł, bo to też było przecenione o połowę. No i bardzo dobra marka, bardzo Wam polecam tą rzecz, bo ja mam już bardzo dużo w tym kolorze, więc wszystkiego nie mogę zatrzymać, ale to jest naprawdę przepiękna bluzka, która będzie dostępna. Oczywiście. Kochani, to tyle jak na ten haul z Wadowic. Jak widzicie, kupiłam dużo, 4 pary butów, torbę i fajne ciuchy. Ten haul jest krótszy, bo za chwilę kręcę drugą część właśnie, która będzie już z Gdowa i z Dobczyc. I zobaczycie, co tam kupiłam właśnie do sklepu i dla siebie. Także na razie się z Wami już żegnam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i w niedzielę się ukaże, w niedzielę, sobota, niedziela, ukaże się vlog, w którym będę mówić i może nawet pokazywać już coś ze sklepu, jak tam urządzamy, co robimy i jestem już bardzo podekscytowana, także będę Wam tam nagrywać, dawać relacje. Czekajcie na ten filmik koniecznie. No, a druga część tego hola będzie w kolejnej, następnej kolejności. Cześć kochani, bye!